Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Sifrek Polska, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic Mroczne Tajemnice. Ostatnio spaliśmy Tangorat, prawda, nie po rozmowie, ponieważ po rozmowie, nie wiem dlaczego, staje się on praktycznie bogiem. Jednym ciosem potrafi zabrać całe moje życie z pięści, nie z broni, z pięści! Nie wiem, co twórcy myśleli tego moda, tak robiąc, no ale cóż, ich sprawa. Łapy precz, kolego! Coś powiedział do mnie? No i to było, gościu? Łapy precz, kolego! Pum! To jest twoim kolegą, idioto. Dobra. Cóż, zobaczymy, co ma w tej skrzyni. No to tak, zewnątrz razy 30. Ło, wytryszy, tak, wytrychy, wytrychy. Kiekły, serca, skórę trolla, fragmenty. O Jezu, on bogaty jest, ja cię kręcę. Te wszystkie rzeczy z miłą chęcią przyjmę. Ile rogów cieniostwora w tej skrzyni jest? Wow. Fajna sprawa. Już nie. A co jest w drugiej skrzyni? Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Kat. Fajna broń, mściwa stal, o. Tak jak mówiłem, że tu może właśnie można znaleźć mściwą stal. Czysty alkohol. To ile tego jest? Ja cię kręcę. Olej syrianit. Nie wiem, czy to służy w ogóle, albo rtęć. Też nie wiem, czy to służy za bardzo. Mnóstwo monet! More money, more! Czekajcie jeszcze sekunda. O! Mnóstwo pieniążków! Pieniążki z partnera! Rudy też ma 8 tysięcy, że nie ponad 8, tylko równo 8 tysięcy. Ale ile on tych monet tu ma? Ja pierdzie, to wytnę nawet. Te drugie monety były jakoś zbłędowane, bo nie dało się ich przenieść do mojego plecaka, ciekawostka. No ale 8 tysięcy Rudy mi się przyda. No ale cóż, w tym odcinku to nie jest jedyne, co chciałem wam pokazać. Drugą rzeczą jest to, co nie pokazałem wcześniej, że do wieży mgieł, wieża mgieł to jest ta... Czekajcie, no. Ta... Czekajcie, ona właściwie jest dokładnie, to nie mam pojęcia, dobra. Ta wieża gdzieś tam, o. Tamtą stronę. Tak, w tej, której były te szkielety oraz w tej, której znaleźliśmy te wszystkie rogi cieniostwora, skóry i tak dalej wcześniej. Do tego miejsca jest jeszcze inne wejście, które znajduje się tutaj. O którym muszę przyznać, nawet sam nie widziałem do końca. Dopiero jeden z was mnie o tym poinformował, a to jest dobre, ponieważ no, tego miejsca raczej nie szukał za bardzo. A dzięki temu będę mógł wam je pokazać właśnie. Skórzany mieszek. Na start jest. Czyli warto tu przyjść nawet w początkowej fazie gry, tylko po to, żeby troszkę się rudy dorobić. To jest fajna sprawa. Noszę na ten pancerz skórzany, który teraz mam na sobie. No ale cóż, zacznijmy coś dalej. O, jakieś kopalnie tu są. Pierwsza tutaj jestem, więc wiecie, mogę zaraz się przerazić, bo zupełnie jakiś na mnie szkiel wyskoczy, czy pełzacz świątynny, czy jeszcze inne potężne ustrojstwo. Co tutaj jest? W tym miejscu wygląda, jakby coś skrywało. O, tak wygląda, ale tak wcale nie jest. Cóż. Nie jestem pewien, czy to miejsce było w normalnym gotiku, bynajmniej wątpię. Chociaż, szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem nigdy tego miejsca w normalnym gotiku. O, już szkielety! O tak, tak, już szkielety, no to zajebiście. Jak są normalne szkielety, to już możemy sobie odpuścić walkę, ponieważ no widzieliście, co się działo ostatnio. Jak próbowaliśmy z nimi walczyć, nie pamiętam, gdzie dokładnie to było. Na tym na chorków, o. Nawet nie byliśmy w stanie nic z szkieletą zrobić. No, zobaczymy. Dawać. Kostki. O tak, 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 tak. Jeszcze trzech mi dajcie, tak, bo z jednym nie miał problemu. O matko. Wycofujemy się. Wycofujemy się. Ja z jednym miał problemy, a co dopiero z trzema. Me gusta. Porpospalita. Pewnie one, mimo tego, że mają takie słabe mieczyki, pewnie mają mnie na jeden cios. O, już będzie za mną armia. Ej, what the fuck, te bugi graficzne. Da fuck? Jezus, uciekać. Uciekać. Bezi, nie da parkuru, tylko uciekaj. Czemu w ogóle szkietowi, wojownikowi coś robiłem, a normalnemu szkietowi? Ja też coś normalnemu szkietowi robię. Ale on mi zrobi więcej, więc lepiej spierdalać. Zobaczymy, jak to pójdzie walka z nimi. W tym miejscu nie powinno się być aż tak trudno. Tak, szkiety pływają w pław, kurde! To, że są dziurawe, nie powinien tylko przeszkodzić z tym pływaniem w pław? Krzywnie się wydaje. Nie wiem, jakimś płetwonurkiem zawodowym nie jestem, ale mi się wydaje, że powinno. To był skok Jezusa z Nazaretu. Zapisanie gry oczywiście i teraz obrót o 360 stopni i atak! No i te barki będę chyba wycinał raczej. Bo to będzie nudne. O Jezus! I one mają mnie na hita, dobra, wiecie co? Może sobie tam biegniemy na pałę i zobaczymy, co tam jest, bo walka z nimi chyba na dłuższą metę nie ma sensu.
Jak na każdego szkieta traci powiedzmy po 2 minuty na walkę, to warto sobie po prostu odpuścić. Czy się w ogóle uda wbiec, czy przez to, że tak ciasno tu jest, nie da się umieć tych szkieletów? Jest taka możliwość? No zobaczymy. Biegnij Forest Gump. Uczu, puczu, puczu. Da fuck jest to miejsce! O wkur! O Jesus! O fucking Jesus! O lol, wy widzieliście co tam było? O shit! Ślepy zaułek! O shit! Run! O kurde! Uciekać! Ej, co się stało? Nie, Gothic się skraszował. Powiem, że nie wiem co się stało, ale chyba będzie aż tak się przyjaciół, że Gothic się skraszował. No ponieważ grałem i nagle crash. Cóż. Podczas ucieczki przez szkieletami bohaterskiej. Gdyby ta lokacja wydaje mi się, że była troszkę, nie wiem, zbugowana, ponieważ no widzieliście, że tam się tak troszkę nie doczytywały i tak dalej, bo masa problemów z tym miejscem. No cóż, Angharl. Chodźmy sobie pogadajmy, czy komuś mi nauczyć walki broni jednoręczną i kowalstwa. Dobra, też nie potrzebuję tego, bo jakiś quest bym wolał. Monk, koniec. A ty mi powiesz kort? Masz jakiegoś na mnie questa, skoro już tu jesteśmy? Nie masz. No niestety nie. Nasz kolega na A coś tam, raczej z nami nie będzie chciał gadać. Mamy w ogóle 40 mięsa tego typa? Ja w ogóle mamy mięsa. Czy takiego nieusmażonego? Tylko 20, o kurde. Mamy 187 smażonego, o kurde! Czemu nie mamy jeszcze nieusmażonego? To jest wkurzająca sprawa. W ogóle chyba mam klucz do tej skrzyni, nie jestem pewien. Bo zabrałem w klucz ten skrzyk temu. Skrzyk. Klucz. Nie wiem co miałem na myśli mówiąc skrzyk temu hangorowi. A co jest w tej skrzyni? Napój lekkości, mikstury, strzały, kusza, bełty, piekielny łuk. Ty kosztujcie 4 zręczności, to wymaga? O kurde bolek! O Stefanie! Piekielny łuk! Tylko 44 zręczności! Teraz mi to mówisz, jak już cię próbowałem! O macioro bościoro! Tylko 44 zręczności. Ile nam brakuje zręczności niby tego łuku? Całe 14 to jest sporo. Ale matko bosko! Ja się kręcę. No by się jakoś tą zręczność zwiększyć do takiego poziomu, że mógł ten łuk nosić? Pewnie nie za bardzo. Mam tego plus 5, musiałem jeszcze mieć pierścień plus tylko 10. Przecież pierścień 1 plus 10 mam. Trzeba się podszkolić w tej zręczności trochę. Może mały handelek? Pokaż mi co masz na... Dokładnie, może masz jakieś mięso czy coś, bo tylko potrzebowałem bardzo. Masz coś takiego jak mięso na przykład? Chyba nie za bardzo, niestety. Niestety nie. Ale kurde, ten łuk piekielny! 115 damage'a, o masakro. Te czynnicy tego za bardzo nie potrzebuję, zatem będę tego zbierał, bo nie widzę takiej potrzeby. Chociaż w znaczności pozarzy, z chęcią bym zabrał. Za czym się nas wkurzy nasz kolega? Na S, czy nie? To czy je zabierzemy? Nie, ciekawostka. Ale ten piekielny łuk! O, mogę, może puszka okruszka zabijemy, to się nas wkurzy ten. Tango się nas wkurzy. Jak zabijemy puszka okruszka? Też może nie. Bo znowu wejdzie on w ten swój mod. Nieśmiertelności plus 10 tysięcy! Łaaaj, nas zabije. Serio, jak się go wkurzy, czy jak się zagada po prostu. Nie wiem, sposób na go tobie wkurzyć, ale dobra. Jak się do niego zagada właśnie przez rozmowę, z tym, że wiecie, że tam coś tam nie zrozumiał, czy jakoś tak tam było, to on staje się taki mocny! Kurde, bolek! Ja tego nie ogarniam. To w ogóle w tym momencie jesteśmy gdzieś mniej więcej obok obozu na Magnie, tak by the way. A, jesteśmy zaraz przy arenie! Welcome to the arena! Tak za sucharze. Arena jest to miejsce dodane w Mrocznych Tajemnicach, bo którego ostatnio byliśmy nawet, czyli nie ostatnio, już dawno temu byliśmy, byliśmy o tam mniej więcej, tam jak się patrzę. Tylko ta nas wielki goniły, po prostu wolałem odpuścić sobie to miejsce póki co, no ale tutaj poszliśmy naokoło, więc cóż. Więc może z nimi pogadajmy tutaj z mami, bo nie masz tutaj można walczyć na arenie i szczerze powiedziawszy to jest dość opłacalne. No cóż, póki co przydałoby się coś bardziej zjeść, może zjemy poczaki do odmiany. Bo smażonych nie potrzebujemy za bardzo, przy sobie mieć.
No oraz tych potrzebuję dużo, kurde, surowego mięsa potrzebuję strasznie dużo. No niestety mało ścierwego się pewnie zostało, bo większość wybiłem. Więc mamy problem, no cóż. No i tak, zacznę tutaj się chyba gadało ze skrzypkiem, żeby cokolwiek w ogóle zrobić. O! No proszę, świeże mięsko. Chcesz walczyć na arenie? Może. Dokładnie. Raczej marne masz szanse na przetrwanie chociaż jednego ciosu. No ale to masz rację. Życie. W każdym razie, ja na twoje miejscu najpierw nabrałbym więcej doświadczenia. Walka daje wojownikom jedyne spełnienie. Czy walki można obstawić? Co siłę no ponad... Proszę. Kolejny gnojek wyniuchał możliwość zarobku. Takich jak ty, było tu już wielu. Żaden nie przetrwał nawet pierwszej walki. Nie rozumiem. To akurat rzuca się w oczy. Tutaj walczą tylko najlepsi. A stawką jest szacunek i coś jeszcze. Coś jeszcze? Na arenie liczy się tylko odwaga, nie siła pamiętam, i dobra staw. To wszystko, co tutaj możesz wygrać. U, to możesz fajnie. Też wygrać śmierć z ręki lepszego od siebie. Wolę nie. Czyli nie walczycie dla korzyści. Robicie to tylko, aby udowodnić sobie i innym, że jesteście najlepsi. W końcu załapałeś. Mniej więcej, ale jest coś jeszcze. W końcu co? Starożytna legenda zapisana na kamiennej płycie głosi, że ten, kto pokona wszystkich wojowników, otrzyma wspaniałą nagrodę. A co to za nagroda? Nie mam zielonego pojęcia. Wciąż czekamy na piątego zawodnika. Tak zostało zapisane na kamiennej tablicy. A kto jest z tych czterech najlepszy? Dokładnie. Trudno powiedzieć, ale chyba o cholernie trudnym do wymówienia imieniu. Jest potwornie silny i strasznie szybko macha tym swoim toporzyskiem. Może po prostu nie pojawił się jeszcze nikt, kto mógłby mu ten topór wsadzić w odpowiednie miejsce. Może masz rację, chłopcze. Może to właśnie ty jesteś tym wybrańcem. Jestem już wybrańcem do wszystkiego! Musisz dowieść swojej wartości. Jeśli chcesz walczyć na arenie, musisz wyzwać któregoś z wojowników. Najsłabszy jest psycho i to od niego powinieneś zacząć. A ty nie walczysz? Nie, ja tylko obserwuję prawdziwych mistrzów. Kto wie, może kiedyś okaże się godny tego, aby stanąć naprzeciw któregoś z nich na długość miecza. Kto wie? Dobrze, pogadam z tym psycho. Aha, zapomniałem o najważniejszym. Na arenie walczy się do końca. Na śmierć i życie. Raczej na śmierć, jeśli o ciebie chodzi. O ty skurwysy, nie. Możesz próbować przeżyć, nikt ci tego nie zabroni. Dobra. No to jest ciekawe ogólnie, na arenie będziemy walczyć ze wszystkimi w okolicy. No i odziska jest też taki fakt, że sama w sobie arena... Nie jestem pewien, czy będzie nas wystarczająco, jesteśmy silni właśnie, żeby dać sobie radę, tak jak mówi skrzypek. Na poziomie łatwym to bym tutaj przylazł i po prostu wyciął wszystkich w pień. Ale na trudnym nawet moja siła na poziomie 124 nie jest zbyt wielka, jak ten poziom rozgrywki, ponieważ no to jest już taki powiedzmy content właśnie dany przez Mroczne Tajemnice, więc wcale nie jest prosty. I właściwie ciekawe mnie co to jest za nagroda tak właściwie, bo nie pamiętam co było nagrodą właśnie tutaj, ale sądzę, że pewnie ten miecza, bo tego wojownika, zaczął wojownika jest tylko jego honor. Prawda jest jak okruch lodu, zimna i ulotna. Może ten miecz będzie nagrodą, to by była ciekawa sprawa. Wygląda jak Uriziel. Co to jest Uriziel, dowiemy się potem w grze. Oj, dużo potem. Że tak się wydrę jak idiota. No ale cóż. Chciałbym zacząć od psycho, tak? Zobaczymy, chociaż tam lecę jest psycho. Bo wygląda on na osobę o poziomie strażnika świątynnego, a niedawno mieliśmy problem z Karimem, który był na poziomie... A tam zwykły sobierki najemnik. Więc zobaczymy, czy dałem w ogóle radę. Robisz. Słowa to tylko natrętne owady, które rozgniata moim wielkim butem. Fuck? Na pewno. Czyli jesteś wojownikiem, tak? Jestem mieczem sprawiedliwości. Jestem głosem w twojej głowie, który mówi, że nadszedł już czas na śmierć. A mówisz na fanatyka, to szczegół? Twojego bełkotu i zbroi wnoszę, że jesteś jednym z tych psychopatów mieszkających na bagnie. Nie. Oni są słabi, słuchają potrzeby krwiożerczego demona. Kiedyś zabije ich wszystkich. The fuck? To świetnie. Chyba palisz za dużo ziela. Nie zielony dym rozjaśnia umysł i zabija strach. Słowa to robale. Jeś gościu prawi nieźle. Szczerze powiedziawszy, wolałbym, żebym nie miał racji, no ale... A zresztą... Każdy chyba wie, o co chodzi. Każdy wie, o co chodzi w Gothicu, jak nie wie, to nie będę mówił. Nie będę spoilerował, chociaż szansa, że to jest ktoś, kto nie grał w Gothica, jest jak 1 do 50 tysięcy, no ale cóż. Tak, zgaduję, że może ktoś nie grał. Więc cóż, psycho, pogadajmy. Podobno walczysz na arenie. Dokładnie. Walczę i zabijam.
A zabierzesz szkłać w ogóle? Moje życie to walka, moja walka! To szaleństwo! Przestań już chrzanić! Wyzywam cię! W końcu zamieniłeś robaki na stal! Wypruję ci flaki i zrobię z nich postronki, na których będę suszył swoje onuce! Onuce?! Wojowniku! Da fuck is onuce! Co to jest onuce? Ja cię kręcę. O czym on pieprzy? Dobra, chodźmy na tą arenę. Była jakaś kartka, jest, którą mogłem wcześniej przeczytać, ale jakoś no, nie chciałem się za bardzo. Wyciągaj żelastwo, zanim posiekam cię na kawałeczki. Uuu, na dwa hity będziesz, ale ja pewnie też jestem na dwa hity. No cóż, przegrałeś. Ha, 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 ha. Walcz się do końca, najpierw będę chciał ciebie pozbierać łup. Zew nocy, znak bractwa, też koniec znak bractwa. Bo twoja broń wydaje się nawet niezła właściwie, mściwa stal, miecz królewski. No nie jest zła, nie jest jakaś dobra, ale nie jest zła. Kurde, jest on broń ten psycho miał. Chociaż ta jedna osoba ma niezwykle dobrą broń. Jak ktoś walczy z was bronią jednoręczną, jak tą broń zdobędzie w początkowej fazie gry... O kurde. Jeszcze tego pożałujesz. Ciekawe, czy mi jakąś kwestię go oszczędziłem, czy niezbyt? Nie, nie będzie miał, więc stój. Stoj! Wiesz co ja zrobię, psycho? Domyślasz się! Prawda, psycho? Domyślasz się, co ci zrobię! Bum. Drugie 500 tekst w ten sposób dostałem. Już w ten sposób wcześniej pokazałem. Chodzi o to, że jak przeciwnik zacznie uciekać przed nami, to możemy go dobić i zajmiemy drugie 500 tekst. To jest jakiś bug właśnie w Mrocznych Tajemnicach, nie jestem pewien. Ale tak się myślałem, że to jest właśnie błąd gry. Teraz zjem trochę mięska, ale to wam już oszczędzę, ponieważ na to czasu zajmie. A bo teraz pogadam jeszcze na temat innych tej osób. Drugie sobie nie kojarzę za bardzo, to jakiś, wygląda na jakiś najemnik z nowego obozu. Trzecią osobą natomiast jest Beowulf. To jego kojarzę, ponieważ no kiedyś walczyłem na arenie, to jeszcze było w becie, no ale cóż, to było jakieś 3 lata temu. No ale jakby cóż. Beowulf to jest ten typek, on właśnie, widzicie, że to jest przedstawiciel każdego obozu. Tamten był jakby z obozu na Magnie, ten jest jakby magnatem ze starego obozu, a ten jak typowy najemnik, to tak jak Karim właśnie z nowego obozu. No i Ork, to jest najciekawsze. To w imieniu Mordgnar. I póki co z nami ten Ork nie chce zupełnie gadać, no ale cóż. To może zagadajemy do skrzypka jeszcze w tym odcinku. Pokonałem tego psychola. Pokonałem tego w zbroi strażnika świątynnego. Kim powinienem walczyć teraz? Dokładnie. Całkiem nieźle jak na pierwszy raz. Ale teraz będzie już tylko trudno. Domyślam się, trzeba z Beowulfem. Kolejnym przeciwnikiem powinien być najemnik broń. Ale to kawał sukinsyna. Czemu? Nie pójdzie ci tak łatwo jak z psycho. Chociaż kto wie, wyglądasz na zdeterminowanego typa. No, bojki jestem. Me gusta, Silver gusta. Opowiedz mi coś więcej. Dokładnie, opowiedz się o arenie, póki czas. A co tu jest dalej? To stara budowla, bardzo stara. Pochodzi ze starożytnych czasów, kiedy bohaterowie nie umierali tak łatwo jak dzisiaj. He? Był tu kiedyś jakiś uczony, który zdołał odczytać tekst z kamiennej tablicy. Arena nazywała się kiedyś Areną Wiecznego Ognia. Podobno została poświęcona ku chwale Inosa. Domyślam się, że walczyli to Inos. Na niej tylko wojownicy Boga Ognia, którzy pragnęli dowieść swojej odwagi i bezgranicznego poświęcenia. Zwycięzców Arena nagradzała. Nie wiadomo tylko nic o samej nagrodzie. Musi być jednak warta tego, aby zaryzykować dla niej życie, a nawet coś więcej. I to by było na tyle. Kiedy tu przybyłem, zastałem na miejscu Beowulfa. Podobno był kiedyś wielkim lordem. Robar wykopał go tutaj za to, że nie utrzymał swojej twierdzy, kiedy kontynent zalała fala Robar. Jestem jednak pewien, że Beowulf walczył do końca. Ma duszę prawdziwego wojownika. Później zabili się pozostali i ten cholerny ork. Poza ciekawe. Beowulf ma bardzo ciekawy miecz. Ale nie chcę ci czuć niezłodziany. Niestety wiem o tym ciekawym mieczu. Przekonasz się o tym sam, kiedy staniesz z nim do walki. O ile w ogóle się na to odważy. No, Beowulf ma bardzo ciekawy miecz, o czym się przekonamy. I to jeszcze jednoręczny do tego, kurde, jest niezwykle wkurzające. Pewnie nie wiesz kolejnie tak, że ma arcymistrzowskie albo mistrzowskie, przez co już w ogóle będzie... O Jezus, już się boi, jak będzie wyglądała z nim walka. Chociaż szczerze, bardziej boję się tego orka. Bo co z tego, że on ma ten swój miecz, nie powiem co on robi. Ale ten ork, mi się wydaje, że może nas na hitana zabić nawet. Wiesz, on ma... Właściwie ma jaką broń? Ma dwuręczną czy jednoręczną? Ma jedno! To ma jednoręczny miecz, no to zajebiście, jak on będzie nadupczał, już to widzę. Ale wiecie co? Nadupczanie innych członków areny zostawiam już na kolejny odcinek. Dzięki za obejrzenie odciska, hejka. I szczerze powiedziawszy, nie planowałem robić areny jeszcze w tym odcinku. A to szczegół. Hejka! This video is part of the Way Movement. A career path in video, sponsored by TGN. To learn more, visit tgn.tv.